Spotykamy się w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy w naszej świątyni, by przeżywać radość dnia zmartwychwstania naszego Pana. O tym nam mówią dzisiejsze czytania, wprowadzając nas w radość, że Chrystus, mówiąc nam o tym, że Chrystus żyje, że pozostał z nami. Pozwólcie, drodzy bracia i siostry, a pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, że wspomnę chwilę mojego życia, które dają mi z wielką nadzieją przeżywać dzisiejszą Eucharystię, dzisiejsze nasze spotkanie i chwile, które Bóg ma dla nas. Słyszymy często pytanie, które zadają nam inni. Mnie też takie pytanie niektórzy zadali. Czy ksiądz wie, dokąd będzie żył? Ja mówię, że no pewnie. Pewnie, że znam. Jak to możliwe? Kiedy tylko Bóg zaprosi mnie na drugą stronę życia, kiedy On tak postanowi, to wtedy będzie to chwila mojego przejścia na drugą stronę życia. A doświadczyłem w swoim życiu kilka takich sytuacji, których może dzisiaj podzielę się z wami. Kiedy urodziłem się w rodzinie wielodzietnej, już zaraz po narodzeniu, ktoś postanowił, że dziecko której z kolei jest niepotrzebne, ale dzięki interwencji mamy zostałem odratowany. Później wspominam chwilę, kiedy dorastaliśmy do kapłaństwa. Mój ksiądz proboszcz prowadził gospodarstwo i pomagaliśmy mu jako klerycy przy suszeniu siana. Były to prace ręczne, grabiami. Trzeba było podnosić siano, żeby wyschło, później zagrabić, no i dalszy przebieg pracy ręcznych przy sianie jest znany. Może niektórzy nie znają już dzisiaj, ale bo maszyny to wykonują, ale ręczne prace wtedy żeśmy odrabiali na polu księdza proboszcza. I wracając po jednej z takich prac, spotkałem się z narowistym koniem, który, a wracałem motocyklem, który zamachnął się na mnie, ale nie trafił, tylko roztrzaskał mi przód motocykla. Mnie wtedy nic się nie stało, wolno jechałem, ale przeżyłem chwilę, w której mogę dzisiaj powiedzieć, że po raz kolejny Pan Bóg mnie ochronił. I dalej, kiedy rozpoczynałem kapłaństwo, jechałem na chrzest mojej siostrzenicy i wtedy spotkałem się na drodze z ciągnikiem i wtedy tam zostałem. Pielgrzymi, którzy przejeżdżali autokarem, zobaczyli wypadek. Pewnie koloratkę też.
Więc do sanktuarium, do którego zmierzali, zamówili mszę świętą za zmarłego księdza, nie znając mojego imienia. Pan Bóg ma cel i zadanie dla każdego z nas. I On bezpiecznie przeprowadzi nas przez życie. On nas ocali. On jest tym darem, który nas ochroni, bo to od Niego zależy nasze życie tutaj na ziemi. Chociaż byśmy słyszeli nie wiem co innego, to Bóg zawsze jest Panem życia i śmierci. On świeca naszego życia może zdmuchnąć w każdej chwili. Dlatego ważne jest, abyśmy dzisiejszy dzień przeżywali z miłością, czyniąc miłość jedni dla drugich, dzieląc się darem miłości, który jest głęboko wryty w naszych sercach. I nie skąpmy tego daru dla innych. Dzisiaj widzimy tak wielu potrzebujących. Spokojniejsi jesteśmy, kiedy naszą przeszłość oddamy miłosierdziu Bożemu, a przybliżamy się do niedzieli miłosierdzia Bożego. Jest wielu świętych kapłanów w naszej ojczyźnie, którzy tę posługę pełnią i w różny sposób możemy się spotkać. Oczywiście zachowując te przepisy, które dzisiaj mówią o tym, by szanować życie, by dbać o zdrowie. A jeszcze łatwiej nam będzie przeżywać dzisiejszy czas, kiedy oddamy jutro opatrzności Bożej. Pan Bóg jest tym, który decyduje o życiu i śmierci człowieka. Więc następne dni naszego życia oddajmy Jego opatrzności. A dzisiaj przeżywajmy w darze miłości ten dzień, którym czcimy, wspominamy zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech On buduje w nas to, czym zostaliśmy obdarowani przez Boga w wielkim darze zwycięstwa. Bo Pan poprowadzi nas drogą zwycięską przez życie. A w modlitwie, w której się spotykamy, w modlitwie, której trwamy, niech Pan będzie naszym darem błogosławieństwa.